Najstarsze ślady przodków człowieka z terenów Polski pochodzą sprzed 800 tysięcy lat. Są one jednak pojedyncze, gdyż w tych czasach klimat na terenie naszego kraju nie sprzyjał osadnictwu ze względu na lądolód pokrywający zdecydowaną większość powierzchni. Cofnięcie się lądolodu spowodowało, że począwszy od 6 tysiąclecia przed naszą erą, ziemie polskie stały się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, z czego skorzystało wiele ludów. Całą wiedzę o tych ludach zyskujemy dzięki badaniom archeologicznym. Plemiona te uprawiały ziemię, hodowały zwierzęta i zakładały osady. Niektóre z nich osiągały spore rozmiary, a najbardziej znanym przykładem takiej osady jest gród w Biskupinie. Śladami działalności tych ludów są też kurhany, czyli mogiły w kształcie kopca. Prowadzone na nich badania dają cenne informacje o tym, jak żyli ludzie w tamtych czasach. Wynikało to z faktu, że zmarłych chowano z bronią, ozdobami i przedmiotami codziennego użytku. Od IV do VI wieku w Europie trwał proces określany Wielką Wędrówką Ludów. Rozpoczęty on został przez plemiona germańskie, które najprawdopodobniej przybyły ze Skandynawii i osiedliły się m.in. na terenach dzisiejszej Polski. Wkrótce Germanie, naciskani przez przybywające ze wschodu plemiona koczownicze, ruszyli na zachód, doprowadzając do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Teren naszego kraju na czas jakiś opustoszał, jednak na przestrzeni V i VIII wieku został zasiedlony przez nową grupę ludności, czyli Słowian. Lud ten podzielony był na liczne plemiona, które jednak używały podobnego języka oraz miały podobne obrzędy, zwyczaje i wierzenia. Słowianie zajmowali się rolnictwem, rybołówstwem oraz łowiectwem. Znali rzemiosła takie jak garncarstwo czy kowalstwo. Zamieszkiwali w niewielkich osadach, często otoczonych wałem obronnym. W bardzo szybkim tempie opanowali całą wschodnią, środkową oraz południową część Europy, co było możliwe dzięki temu, że byli walecznymi wojownikami. Ich uzbrojenie nie odbiegało od standardów początku średniowiecza. Do walki wykorzystywano włócznie, topory i łuki. Podstawowym uzbrojeniem obronnym była tarcza. Słowianie wierzyli w wielu bogów i czcili siły przyrody. Za najważniejszych bogów uważano Swaroga, boga ognia i słońca, Peruna, groźnego władcę nieba i piorunów, oraz Świętowita, boga o czterech twarzach, który był panem wojny, urodzaju i płodności. Oprócz tego oddawano cześć wielu innym, pomniejszym bóstwom opiekującym się strumieniami i drzewami. Wierzono, że każdym domem opiekują się dobre duchy. Szczególną troską otaczano świat zmarłych. Na groby zanoszono jedzenie i picie, wierząc, że dzięki temu zmarli nie będą niepokoić żywych. Miejscami kultu dla Słowian były szczyty niektórych gór, gaje, źródła i pieczary. Przez pierwszy okres funkcjonowania Słowianie nie tworzyli zwartych struktur organizacyjnych. Poszczególni wodzowie, rywalizując między sobą, zdobywali chwilową przewagę nad sąsiadami, jednak bardzo szybko ją tracili na rzecz innych. Z biegiem czasu wytworzyły się jednak silne ośrodki, będące w stanie narzucić dłuższą kontrolę okolicznym ziemiom. W ten sposób powstały pierwsze państwa słowiańskie. Około 830 roku na Morawach, czyli terenie dzisiejszych Czech, powstało państwo wielkomorawskie, które w drugiej połowie IX wieku przeżyło okres dynamicznego rozwoju, obejmując swoim zasięgiem m.in. tereny dzisiejszych Czech oraz Słowacji. Władcą tego państwa był Rościsław. Zwrócił się z prośbą do cesarza bizantyjskiego o przysłanie misjonarzy, gdyż chciał, żeby jego poddani przyjęli chrześcijaństwo. Na dwór wielkomorawski przybyli dwaj mnisi, Cyryl i Metody. Nauczali oni oraz odprawiali msze w języku słowiańskim oraz przetłumaczyli na niego Biblię. Cyryl stworzył specjalny słowiański alfabet oparty na alfabecie greckim, dzięki czemu pisma kościelne mogły być zapisane i czytane w języku Słowian. Na początku X wieku państwo wielkomorawskie upadło na skutek walk wewnętrznych oraz najazdów Węgrów, którzy wtedy przybyli nad środkowy Dunaj. W X wieku na obszarach zamieszkałych przez Słowian powstały kolejne państwa. W zachodniej części Słowiańszczyzny powstało państwo czeskie, na wschodzie Ruś Kijowska, na południu powstały Serbia i Chorwacja. Bardzo szybko wśród tych państw rozprzestrzeniło się chrześcijaństwo. Czechy i Chorwacja przyjęły chrzest z Rzymu w obrządku łacińskim. Ruś oraz Serbia z Konstantynopola w obrządku greckim. W X wieku większość obszaru dzisiejszej Polski pokrywały lasy i puszcze, które były stopniowo karczowane i wypalane pod uprawy. Historycy spekulują, że obszar ten zamieszkiwało około 1 miliona ludzi. Osiadła tu ludność słowiańska dzieliła się na liczne plemiona – Pomorzan, Polan, Mazowszan, Wiślan, Lędzian, Ślężan i Opolan. W drugiej połowie IX wieku na obszarach wokół Wiślicy i Krakowa powstało państwo Wiślan, jednak nie przetrwało ono długo, bo zostało prawdopodobnie zniszczone lub podbite przez państwo wielkomorawskie.
Proces zjednoczenia plemion zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski rozpoczęło plemię Polan, które w X wieku stworzyło silne państwo, dość nagle pojawiające się na kartach dziejów Europy. Bazując na przekazie pierwszego polskiego kronikarza Galla Anonima, możemy stwierdzić, że na czele państwa Polan stali kolejno Siemowit, Lestek i Siemomysł, którzy byli pierwszymi znanymi przedstawicielami dynastii Piastów. Około 960 roku władzę obejmuje syn Siemomysła, Mieszko I, mając pod swoją kontrolą obszary współczesnej centralnej Polski. Kraj pod jego rządami wkracza na arenę dziejów jako już silny i scentralizowany twór, co pozwala nam docenić pracę, jaką w powstanie tej struktury włożyli przodkowie Mieszka I. W trakcie swojego panowania Mieszko dalej poszerza granice swojego państwa, podbijając ziemię Pomorzan, Wiślan oraz plemion śląskich. Zasięg terytorialny kraju Mieszka I był właściwie tożsamy ze współczesnymi granicami Polski. Poza nimi znalazły się jedynie obszary dzisiejszych Mazur i Warmii, które zajmowały plemiona pruskie. Z biegiem czasu państwo Piastów zaczęto określać mianem Polski. Nazwa plemienia Polan pochodzi najpewniej od słowa pole, oznaczającego również wolną przestrzeń. Utworzone przez nich państwo przyjęło nazwę od plemienia, które odgrywało w nim wiodącą rolę. Pierwszy raz jego nazwa w formie Polska pojawia się na monecie syna Mieszka I, Bolesława Chrobrego. Jedną z najważniejszych strategicznych decyzji podjętych przez Mieszka I było przyjęcie chrztu. Była to decyzja o charakterze czysto politycznym, gdyż stawiała polskiego władcę na pozycji partnera względem pozostałych sąsiadów. Równocześnie, w związku z przyjęciem chrztu z rąk Czech, udało się doprowadzić do sojuszu państwa Mieszka z Czechami, czego potwierdzeniem był ślub naszego władcy z księżniczką czeską Dobrawą. Zbliżenie polsko-czeskie miało również wymiar jak najbardziej użyteczny. Doprowadziło do rozbicia sojuszu Czechów z Wieletami. W konsekwencji spowodowało to, że Polska wyszła zwycięsko z rywalizacji o Pomorze Zachodnie, do którego pretensje rościli sobie również Wieleci. Mieszko wraz z najbliższym otoczeniem przyjął chrzest w 966 roku. Nie oznaczało to oczywiście, że chrześcijaństwo przyjęli wszyscy mieszkańcy państwa. Rozprzestrzenienie się nowej religii było długotrwałym i trudnym procesem. Ludność jeszcze długo czciła słowiańskich bogów, bo w XIV wieku można było w niektórych grobach rycerskich znaleźć pozostałości pewnych zwyczajów pogrzebowych związanych z tradycjami pogańskimi. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I znacznie umocniło jego pozycję na arenie międzynarodowej oraz względem własnych poddanych. Religia chrześcijańska wskazywała, że władza monarchy pochodzi od Boga, więc każdy bunt przeciwko władcy to nie tylko złamanie prawa, ale również ciężki grzech. Chrześcijaństwo niosło z sobą łatwiejsze przenikanie osiągnięć kultury średniowiecznej. Pojawiający się wraz z nową religią księża i mnisi nieśli z sobą umiejętność czytania i pisania, która miała olbrzymie znaczenie dla zarządzania państwem. Wraz z nimi pojawiała się wiedza o wznoszeniu kamiennych budowli czy nawet nowe metody uprawy roli. Z biegiem czasu wspólna religia pozwoliła na stopniowe zanikanie odrębności pomiędzy dotychczasowymi plemionami. Dynamiczny rozwój terytorialny państwa Mieszka I musiał prędzej czy później doprowadzić do konfrontacji z sąsiadami. Opanowanie przez Polan Doliny Odry mocno zaniepokoiło margrabiego Hodona, władcę Marchii Łużyckiej, który w 972 roku wyruszył z wyprawą przeciwko Mieszkowi. Został on jednak wciągnięty przez polskie wojska w zasadzkę i jego siły zostały kompletnie rozbite w bitwie pod Cedynią. Zwycięstwo utrwaliło panowanie Piastów nad Pomorzem Zachodnim. Zaniepokojony walkami na granicy, cesarz wezwał do siebie obu przeciwników i zmusił ich do zaprzestania walk. Po śmierci Mieszka I władzę objął jego syn Bolesław zwany Chrobrym, czyli Odważnym Dzielnym. W 997 roku na jego dwór przybył czeski biskup Wojciech, któremu Bolesław pomógł w zorganizowaniu wyprawy misyjnej do Prus. Jej celem było nawrócenie tamtejszych plemion na chrześcijaństwo. Misja nie przebiegła pomyślnie. Po przekroczeniu granicy zostali przewiezieni przez napotkanych Prusów na odbywające się właśnie zgromadzenie ludności. Wojciech ani żaden z towarzyszących mu kapłanów nie znał języka pruskiego, więc to powodowało problemy komunikacyjne. Po wysłuchaniu mowy Wojciecha przedstawiającej cel jego misji, Prusowie nakazali mu opuścić zamieszkałe przez nich tereny.
Po 5 dniach Wojciech wraz ze świtą próbuje kontynuować misję, jednak zostaje schwytany i zabity. Książę Bolesław, według Gala Anonima, wykupuje ciało za tyle srebra, ile ono ważyło, i składa je do grobu w Gnieźnie. Wkrótce potem papież uznał Wojciecha za męczennika i ogłosił go świętym. Od tego czasu szczątki biskupa były uważane za cenne relikwie. Bolesław Chrobry maksymalnie wykorzystał misję Wojciecha od strony politycznej. Do tej pory działania misyjne prowadziło jedynie cesarstwo, więc prestiż Bolesława w oczach innych władców wzrósł znacznie. W 1000 roku decyzję o pielgrzymce do grobu świętego Wojciecha podjął cesarz Niemiec Otto III. Spotkanie obu władców zostało nazwane zjazdem gnieźnieńskim. Bolesław przyjął władcę Niemiec bardzo gościnnie, ale wydarzenie to miało również doniosłe skutki polityczne. Zostało zawarte przymierze pomiędzy Bolesławem Chrobrym a Ottonem III. Cesarz widział w polskim władcy sojusznika w realizacji wizji zjednoczenia Europy pod berłem Niemiec. Na dowód zawiązanego sojuszu Otton III symbolicznie ukoronował polskiego księcia. Na zjeździe gnieźnieńskim ogłoszono decyzję papieża o utworzeniu arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz podległych mu biskupstw w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie. Dzięki temu udało się uniezależnić Kościół Polski od niemieckiego, co znacznie wzmocniło pozycję międzynarodową Polski. W średniowieczu samodzielność organizacji kościelnej była równoznaczna z uznaniem niezależności państwa. Ponadto arcybiskup miał prawo dokonać koronacji władcy. Nagła śmierć Ottona III w 1002 roku zakończyła zbliżenie polsko-niemieckie. W cesarstwie wybuchła wojna domowa pomiędzy pretendentami do tronu. Bolesław postanowił wykorzystać ten moment do zajęcia zamieszkałych przez plemiona słowiańskie Milska i Łużyc. Nowy władca Niemiec, Henryk II, nie zamierzał puścić agresji polskiego księcia płazem. Posunięcie Bolesława rozpoczęło serię wojen z cesarstwem, które trwały 16 lat. Mimo ponawianych najazdów niemieckich, polski książę skutecznie je odpierał i ostatecznie w 1018 roku w Budziszynie zawarto z Niemcami pokój. Na jego mocy Bolesław Chrobry utrzymał swoje wcześniejsze zdobycze. W 1003 roku Chrobry wyprawił się do Czech, gdzie zaangażował się w walkę o tron. Udało mu się zdobyć Pragę, przyjąć tytuł czeskiego księcia, jednak po roku został wyparty. W swoich rękach utrzymał jednak Morawy i Słowację. Po zakończeniu wojen z Niemcami w 1018 roku Chrobry zorganizował wyprawę na Ruś. Jego wojska pokonały oddziały Jarosława Mądrego, władcy Rusi Kijowskiej, oraz zajęły sam Kijów. Skutkiem wyprawy było przyłączenie do państwa piastowskiego Grodów Czerwieńskich. Zwieńczeniem aktywnej i agresywnej polityki Bolesława Chrobrego była jego koronacja w 1025 roku w Gnieźnie. Była ona możliwa dzięki śmierci cesarza Henryka II i wydania na nią zgody przez papieża. Koronacja wzmocniła pozycję polskiego władcy, stawiając go w gronie najważniejszych europejskich monarchów. Mimo wyraźnych sukcesów, jakie Bolesław Chrobry odniósł na arenie międzynarodowej, nie można zapominać o ich negatywnych konsekwencjach. Polski władca zrobił sobie wrogów ze wszystkich sąsiadów i jasnym było, że będą oni tylko czekać na odpowiedni moment, by się zemścić. Dodatkowo liczne wojny musiały doprowadzić do zwiększenia obciążeń podatkowych dla ludności, co odbiło się na rosnącym niezadowoleniu. Z tymi problemami zetknął się jednak dopiero następcy Bolesława. Po śmierci Bolesława Chrobrego władzę przejmuje jego młodszy syn Mieszko II. Był on bardzo dobrze przygotowany do pełnienia roli władcy. Brał aktywny udział w realizacji polityki ojca w ostatniej fazie jego rządów. Był też gruntownie wykształcony, znał łacinę i grekę. Jego żoną była księżniczka niemiecka Rycheza, siostrzenica Ottona III. Mieszko II od razu w 1025 roku koronuje się na króla i kontynuuje kurs polityczny ojca, aktywnie angażując się w politykę wewnętrzną Niemiec. Wsparł bunt przeciw cesarzowi Konradowi II, za co naraził się na najazdy odwetowe. W 1029 roku na Mieszka II wyruszyła niemiecka wyprawa, którą odpiera. W 1031 roku polski król stanął w obliczu zagrożenia, z którym nie mógł sobie poradzić. Cesarz Niemiec w porozumieniu z Rusią Kijowską wspólnie atakują Polskę. Mieszko nie zdołał odeprzeć napastników, traci Milsko, Łużyce oraz Grody Czerwieńskie. Niepowodzenia na arenie międzynarodowej wykorzystują przeciwnicy Mieszka wewnątrz kraju. Starszy brat, Bezprym, wznieca bunt przeciw królowi, przejmując władzę i zmuszając go do ucieczki z kraju.
Po zwycięskim przewrocie Bezprym, by uzyskać wsparcie Niemiec, rezygnuje z koronacji i odsyła insygnia królewskie, czyli koronę, berło i jabłko królewskie cesarzowi. Rządy Bezpryma nie trwają jednak długo. Wkrótce zostaje zamordowany, a na tron powraca Mieszko II. Jednak nie odzyskuje on korony. W 1034 roku Mieszko II umiera. Jego śmierć rozpoczęła okres głębokiego kryzysu państwa. Doszło do buntu możnych, który oderwał od Polski Pomorze oraz Mazowsze. Powstanie wznieciła ludność i przybrało ono formę ruchu dążącego do przywrócenia pogaństwa. Syn Mieszka II, Kazimierz, ucieka z kraju, znajdując schronienie w Niemczech. Sytuację wykorzystują Czesi, którzy w 1038 roku dokonują niszczycielskiego najazdu, który dociera do Wielkopolski. Zniszczono doszczętnie Gniezno i Poznań. Gal Anonim o efektach najazdu pisał: i tak długo wspomniane miasta pozostawały w opuszczeniu, że w kościele świętego Wojciecha Męczennika i świętego Piotra Apostoła dzikie zwierzęta znalazły legowiska. Dodatkowo Czesi przyłączyli do swojego państwa Śląsk. Na skutek opisywanych wydarzeń państwo polskie oraz jego organizacja kościelna praktycznie przestało istnieć. Chaos, jaki pojawił się na wschodniej granicy cesarstwa, nie odpowiadał władcy Niemiec. Dodatkowo niechętnie patrzył on na wzrost potęgi Czech, które wykorzystały osłabienie Polski. Dzięki wsparciu swojej matki, Rychezy, Kazimierz otrzymuje wsparcie od cesarza niemieckiego. W 1039 roku, wspierany przez posiłki niemieckie, Kazimierz wraca do kraju i przejmuje władanie nad Wielkopolską i Małopolską. W związku z kompletnym zniszczeniem Gniezna, książę jako swoją główną siedzibę obiera Kraków, który od tego momentu zaczął pełnić funkcję stolicy. W kolejnych latach dzięki sojuszowi z Rusinami udało się odzyskać Mazowsze oraz Pomorze Gdańskie. Na skutek udanej polskiej akcji zbrojnej oraz interwencji cesarza udaje się odzyskać od Czechów Śląsk. Oczywiście dzieje się to wszystko w realiach zależności Polski od Niemiec. Taka jest właśnie cena pomocy cesarza. Panowanie Kazimierza to odbudowa instytucji państwa oraz kościoła. Udało się odzyskać większość utraconych w okresie chaosu po śmierci Mieszka II ziem oraz przywrócić chrześcijaństwo. Dzięki tym działaniom Kazimierz otrzymał przydomek Odnowiciela. Po śmierci Kazimierza Odnowiciela władzę przejmuje jego najstarszy syn Bolesław Śmiały. Wykorzystał ciężką pracę ojca, który przekazał mu podniesione z gruzów państwo. Szedł konsekwentnie drogą umocnienia tego państwa, swojej władzy książęcej oraz jej uniezależnienia od Niemiec. Poprzez kolejne interwencje wojskowe próbował osadzać na tronach Rusi, Czech i Węgier sprzyjających mu książąt. Uwolnienie się od zwierzchnictwa Niemiec umożliwiło mu opowiedzenie się po stronie papieża w jego konflikcie z cesarzem. Podłożem był konflikt o to, który władca w chrześcijańskim świecie jest ważniejszy – cesarz czy papież. W dziejach zdarzenie to określane jest mianem sporu o inwestyturę. Wsparcie papieża spowodowało, że udzielił on zgody Bolesławowi na koronację królewską, która odbyła się w 1076 roku. Umacnianie władzy przez Bolesława wywołało niechęć możnowładców. Przeciw królowi wybuchł bunt wspierany przez biskupa krakowskiego Stanisława. Bolesław bunt stłumił, a biskupa skazał na śmierć. Jednak to działanie doprowadziło do kolejnej rewolty, w efekcie której król w 1079 roku musiał uciekać z kraju na Węgry. Władzę przejął jego młodszy brat, Władysław. Bolesław już nigdy nie wrócił do Polski. Po kilku latach zmarł na wygnaniu w tajemniczych okolicznościach. Po ucieczce Bolesława Śmiałego władzę przejął jego młodszy brat Władysław Herman. Nie był on jednak władcą ani ambitnym, ani charyzmatycznym, przez co nie tylko nie starał się o koronę królewską, ale pozwolił się zdominować urzędnikowi mającemu go zastępować, czyli Palatynowi Sieciechowi. Dominująca rola Sieciecha nie podobała się synom Władysława, Bolesławowi oraz Zbigniewowi. Sprzymierzyli się oni przeciw wszechwładnemu urzędnikowi, pokonali go i zmusili do opuszczenia kraju, a następnie wymogli na ojcu decyzję o podziale Polski między siebie. Starszy syn, Zbigniew, otrzymał Wielkopolskę i Kujawę. Młodszy, Bolesław, Małopolskę i Śląsk. Władysław Herman zachował dla siebie Mazowsze. Stary książę zmarł w 1102 roku i właściwie od razu rozgorzała wojna pomiędzy braćmi. W 1106 roku szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Bolesława, który zmusza Zbigniewa do ucieczki z kraju. Ten udaje się do Niemiec, gdzie szuka poparcia u ówczesnego króla Niemiec Henryka V.
Władca Rzeszy postanowił wykorzystać nadarzającą się okazję i wspierany przez Czechów rusza w 1109 roku na Bolesława. Mimo zdecydowanej przewagi Niemcy nie są w stanie zdobyć żadnego z grodów. Skutecznie broni się Głogów, Wrocław i Bytom Odrzański. Mocno szarpani przez polskie oddziały Niemcy bez żadnego sukcesu wracają do siebie. W 1111 roku bracia doszli do porozumienia. Zbigniew wraca do kraju, jednak Bolesław wkrótce podstępem uwięził i oślepił brata, po czym przejął samodzielną władzę w Polsce. Po skonsolidowaniu władzy Bolesław skoncentrował się na ekspansji swojego państwa w stronę morza. Około 1116 roku udało się opanować Pomorze Gdańskie. W zaciętych walkach toczonych do 1122 roku zdobyto Pomorze Zachodnie wraz ze Szczecinem. Za zdobyczami militarnymi poszły dwie misje chrystianizacyjne, które przywróciły chrześcijaństwo na tych terenach. Doświadczenia, jakie Bolesław wyniósł z walk z bratem, wywarły na nim na tyle duże piętno, że pragnął on uniknąć przyszłej wojny między swoimi dziećmi o władzę po nim. Postanowił więc podzielić państwo między swoich synów. W tym celu ogłosił statut, zwany testamentem, regulujący sprawę następstwa po swojej śmierci. Kraj miał zostać podzielony. Każdy z jego synów miał otrzymać własną dzielnicę. By utrzymać jedność państwa, wprowadzono zasadę senioratu. Polegała ona na tym, że władzę zwierzchnią nad wszystkimi dzielnicami sprawował zawsze najstarszy przedstawiciel rodu, który otrzymywał tytuł seniora. Oznaczało to, że godność seniora najpierw będą przejmować kolejno bracia, a nie ich dzieci. Najstarsze z dzieci w rodzie miało przejąć władzę dopiero po śmierci ostatniego wuja. Do tytułu seniora przynależała również ziemia krakowska, ziemia łęczycko-kujawska oraz Pomorze Gdańskie. Miały to być obszary niepodzielne oraz niedziedziczne. Senior miał prowadzić politykę zagraniczną oraz miał prawo do bicia monety. Pozostali książęta otrzymali tytuł juniorów. Statut wszedł w życie po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku. Jednak jego wprowadzenie, mimo takiej intencji, nie uchroniło kraju od wojny domowej. Polska początków średniowiecza to kraj porośnięty właściwie w całości puszczami, pośród których zwłaszcza w dolinach rzek i strumieni istniały ogniska cywilizacji takie jak grody czy osady. Historycy szacują, że na terenie państwa pierwszych Piastów mieszkało około 1 miliona osób. Dziś na podobnym obszarze żyje nas prawie 38 milionów. Dominowała uprawa roli i hodowli. Ziemię orano przy pomocy drewnianego radła zaprzężonego w woły. W pracach rolnych wykorzystywano takie narzędzia jak motyka, widły i grabie. Zboże ścinano przy pomocy sierpów, a ziarna od kłosów oddzielano przy pomocy cepów. Uprawiano pszenicę, proso, jęczmień i len, z którego wytwarzano ubrania. Hodowano krowy, woły, owce i drób. Część ludności pozyskiwała żywność dzięki rybołówstwu oraz łowiectwu. Większe skupiska ludności stawały się z czasem grodami, czyli obronnymi osadami otoczonymi wałami ziemno-drewnianymi. Choć czasem działał mechanizm zupełnie odwrotny, czyli w ważnym miejscu, na przykład skrzyżowaniu dróg, budowano punkt obronny, wokół którego z czasem zaczęli osiedlać się mieszkańcy. Umiejscawiano je z reguły w miejscach trudnych do zdobycia, na przykład w wzgórzach otoczonych jeziorami lub strumieniami. Większość ludności, która pracowała na rzecz grodu, czyli różnej maści rzemieślnicy czy kupcy, zamieszkiwała pod grodzie. Gród stanowił często oparcie dla wojowników księcia, którzy mieli za zadanie zapewnić kontrolę nad okolicą. Przez pierwszych Piastów państwo było traktowane jako ich własność. Książę był najwyższym sędzią i wodzem. Narzucał wszystkim poddanym prawo, które byli oni zobowiązani przestrzegać. Na obowiązki poddanych względem władcy składały się daniny, czyli świadczenia w naturze lub pieniądzu, oraz posługi, czyli wykonywane konkretne usługi. Do tej kategorii należał na przykład obowiązek remontu umocnień grodów czy dostarczania wozu z zaprzęgiem. Obowiązkiem było również goszczenie władcy wraz z orszakiem oraz uczestnictwo na wezwanie w obronie kraju. Na potrzeby dworu i drużyny funkcjonowała sieć osad służebnych. Zamieszkująca je ludność miała za zadanie dostarczać specjalnych prac i usług na zlecenie dworu i drużyny, takich jak wytwarzanie broni, hodowla koni czy produkcja żywności.
Siłę zbrojną księcia stanowiła drużyna. Składała się ona z dosiadających koni zawodowych, dobrze uzbrojonych wojowników, którzy wraz z rodzinami znajdowali się na utrzymaniu władcy. Koszty wyżywienia i wyposażenia drużyny stanowił największe obciążenie dla skarbu książęcego. W sytuacji zagrożenia najazdem wroga istniała możliwość powołania pod broń wszystkich dorosłych mężczyzn w kraju. Rola drużyny, czyli podstawowej siły zbrojnej państwa pierwszych piastów, stopniowo ulegała zmianie. Po kryzysie państwa po śmierci Mieszka II, powracający do kraju Kazimierz Odnowiciel nie miał wystarczającego zaplecza gospodarczego ani wystarczającej ilości gotówki, by oprzeć swoje siły zbrojne na drużynie. Książę nie miał środków, ale za to miał w nadmiarze ziemi. Dlatego, na wzór Europy Zachodniej, zaczął swoim wojownikom nadawać tą ziemię, na której oni, gospodarując z wykorzystaniem zamieszkującej jej ludności, mieli zapewnić sobie utrzymanie oraz uzbrojenie. W zamian za ziemię byli zobowiązani do służby wojskowej na rzecz księcia. W ten sposób zaczęła powstawać nowa grupa społeczna, czyli rycerstwo. Część rycerzy, w zamian za swoją służbę, zaczęła gromadzić wielkie ilości ziemi, przez co dochodami i wpływami zaczęli przewyższać pozostałych. Najpotężniejszych właścicieli ziemskich określano mianem możnowładców.